Czy masz świadomość? Bo Matrix to także metafora i krytyka współczesnego świata. Każdy z nas jest bateryjką, a naszymi fantazjami manipulują i żywią się korporacje. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Jacek Górczyński, autor książki Czym jest wirtualność? Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej. Fragment tej książki właśnie Państwu przed chwilą przeczytałem. Dzień dobry Panie Jacku. Dzień dobry Panie Rafale. Dzień dobry Państwu, którzy nas słuchacie. Rozmawiamy w dniu, w którym w całej Polsce na ekranach kin można zobaczyć czwarty odcinek kultowego właściwie już filmu Matrix. Panie Jacku, czego metaforą jest Matrix? Tak jak pan przeczytał w tym wprowadzającym cytacie, jesteśmy takimi bateryjkami, którymi karmi się wielki kapitał. A zresztą ten mniejszy też. Każdy. Żyjemy w świecie, w którym najważniejszą wartością jest zysk ekonomiczny, pieniądz. A kapitał ma to do siebie, że akumuluje się w nieskończoność. To wiemy od Marksa. I to dotyczy również każdego z nas, mnie, pana. Ile byśmy nie mieli, to nigdy nie potrafimy powiedzieć dość. Bo zawsze jest jeszcze coś, czego byśmy chcieli. A trudno jest uciec od tego, by naszego życia nie określały przedmiot. Dlatego też Matrix to metafora naszego życia, naszej codzienności. Spędzamy to życie w iluzyjnym świecie, wymyślonym przez nas samych, w świecie, w którym najważniejsze są nowe SUVy, wakacje na Bali, prywatne wyspy, odrzutowce. Cały wysiłek artystów, filozofów, pisarzy okazał się niczym w porównaniu z potęgą marketingu. To bardzo, bardzo smutne. A jakie motto, jakie motto przybrała pana książka i dlaczego właśnie takie? Ja wybrałem jako motto słowa Trinity skierowane do Neo. The answer is out there, Neo. Szepcze Trinity do ucha. To znaczy, po polsku, odpowiedź jest tam. Ale to nie oddaje tego angielskiego out there, gdzieś tam na zewnątrz. Trinity mówi Neo, że odpowiedzi trzeba szukać poza Matrixem, poza tym światem, w którym jesteśmy. Nie chodzi o to, żeby zmienić reguły Matrixa, tylko żeby zbudować zupełnie nowy świat. Wyjść poza ten świat, który nas zniewala. Generalnie uważam, że najważniejszym przesłaniem filmu jest pokazanie, że można zakwestionować wszystko. Wszystko. Neo zakwestionował istnienie otaczającego go świata.
I my też musimy pamiętać o tym, że cały nasz ludzki świat jest zbudowany na konwencjach. A te zawsze, zawsze można zmienić. Tu przytoczę mój ulubiony cytat Sida Vicious'a, basisty zespołu Sex Pistols. Podkopujcie ich pompatyczny autorytet. Odrzucajcie ich prawa moralne. Waszym znakiem rozpoznawczym niech będzie mar. Róbcie tak wiele chaosu i zakłóceń, jak to możliwe. Ale nie pozwólcie wziąć się przez nich żywca. I to jest wam. Nie możemy, kiedy pozwalamy, by ten świat, by te reguły zapanowały całkowicie nad nami, wtedy przegrywamy. Przegrywamy życie. No właśnie, a dlaczego tak wielu wybiera dzisiaj niebieską pigułkę, a tak niewielu czerwoną? Ja nie wiem, czy tutaj w ogóle można mówić o wyborze, bo większość w ogóle nie ma pojęcia o tym, że czerwona pigułka istnieje. Wiedzą tylko o tej niebieskiej. Tak jak i w filmie, gdzie tylko nieliczni mogli poznać prawdę. We współczesnym świecie też. Tylko, że o ile w filmie geniuszem był system Matrixa, to we współczesnym świecie jest to reklama, promocja i marketing. Marketing! To jest najważniejsze słowo naszego współczesnego świata. Marketing, sprzedaż, monetyzacja, marka, własność prywatna. Straszne. A jeszcze dodając do tego te wszystkie determinacje biologiczne, genetyczne, społeczne, polityczne, ekonomiczne, psychologiczne i tak można by jeszcze wymieniać długo. Więc nawet jeżeli mamy wybór, to bardzo trudno jest go odnaleźć. Więc to byłaby odpowiedź. A wspomina pan w książce, że świat wirtualny to świat, w którym miejsce Boga zajmują komputery. Proszę rozwinąć tą refleksję. No, w filmie jest to dość oczywiste. Świat Matrixa zaprojektowały maszyny i decydują w nim o wszystkim. Ale spójrzmy na to trochę inaczej. Zastanówmy się, dlaczego w ogóle potrzebujemy Boga. W życiu doczesnym, w naszym świecie, Bóg jest gwarantem wartości. Dlatego Nietzsche powiedział, że Bóg umarł. Bo był to czas, kiedy podstawowe wartości ulegały erozji. Współczucie, empatia, solidarność, pomocniczość. Świat bez Boga to świat relatywizmu wartości. Boga potrzebujemy też dlatego, by zapewnił nam nieśmiertelność. Chcemy być nieśmiertelni. Mimo tego, że nasza codzienność jest tak trudna, to chcemy, żeby ciągnęła się ona w nieskończoność. Tak się złożyło, że żyjemy w świecie, w którym dzięki rozwojowi technologicznemu nieśmiertelność przestała być jedynie mrzonką. Ale pojawiły się realne sposoby jej realizacji. A na pewno znacznego wydłużenia naszego życia. Ale właśnie, ale jeżeli nie zmienimy naszego świata,
jeżeli nie zmienimy jego struktur polityczno-społeczno-ekonomicznych, jeżeli w dalszym ciągu rządzący będą myśleć przede wszystkim o zwiększaniu swoich przywilejów i immunitetów, dopóki pieniądz, wartość ekonomiczna będzie najważniejsza, dopóki wciąż i wciąż będą pogłębiały się nierówności społeczne, to w takiej sytuacji nieśmiertelność może okazać się piekłem, a nie wyzwoleniem od dyktatu czasu. No właśnie, bo tą nieśmiertelność dzisiaj nam oferują chociażby twórcy dużych technologicznych korporacji. No, ostatnio słyszeliśmy, że Mark Zuckerberg, szef korporacji Facebook, zaprezentował nową inicjatywę Metaversum, Meta, i usłyszeliśmy, tak, że każdy wkrótce z nas dostanie swojego cyfrowego sobowtóra, będziemy mogli się przenieść do świata wirtualnego. Właściwie brzmi jakby wyjęte z Matrixa. Nie wiem, co pan na ten temat sądzi, no bo z jednej strony to może brzmieć jakoś bardzo fantazyjnie, z drugiej strony no mówi to człowiek, który dzisiaj jednoosobowo zarządza emocjami i myśleniem prawie 2,5 miliarda ludzi podłączonych do Facebooka. No właśnie. Tak, ma pan rację, ale też proszę zauważyć, że w zasadzie coraz większa część naszego życia przebiega w środowisku wirtualnym. Coraz więcej naszych codziennych aktywności związana jest z wirtualnością. A my w zasadzie nie mamy kontaktu już ze światem naturalnym. Oddzielają nas od niego kolejne symulakry, jak mówił Baudrillard. Zresztą to jedyna książka, która pojawia się w pierwszym Matrixie. Jaka książka? Baudrillarda. Jaki tytuł? Symulacja i symulakr. Ona pojawia się w scenie, kiedy Neo odwiedza ją jego znajomi. I ta dziewczyna z wytatuowanym białym królikiem. No więc tak. To, co proponuje Mark Zuckerberg, to w zasadzie jest dość oczywisty kierunek, w którym rozwijają się technologie informatyczne. To, że kiedyś będziemy korzystać z tych technologii w środowiskach bardziej imersyjnych, bardziej zanurzających, trójwymiarowych, a również oferujących nam to, że będziemy mogli w nich korzystać z innych zmysłów, to tak, ale powtórzę po raz kolejny. Co to zmieni? Poszerzą się możliwości i władza marketingu. I tyle. Aż tyle. A jaki jest pana ulubiony cytat z Matrixa? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Och, jest ich wiele. To zależy od dnia i nastroju. A dzisiaj tym moim ulubionym cytatem byłoby: kocham cię. A mówi to Trinity do Neo, który umiera. Po tych słowach Neo zmartwychwstaje. Tak. A to w ogóle jedne z najpiękniejszych słów świata. Ale mowa tu o prawdziwej miłości.
bo tylko taka może nas zbawić. A prawdziwa miłość nie potrzebuje wzajemności, nie jest więzieniem. Wystarczy, że jest. Myślmy o niej jak na przykład o miłości do dzieci. Współczesny świat robi wiele, bardzo wiele, by doprowadzić do utożsamienia miłości z seksem. Ale to nieporozumienie. Henry Miller już dawno, dawno tam pisał. Ta cała aura tajemnicy otaczająca seks, by wreszcie odkryć, że to nic takiego. Po prostu pustka. Tam nie ma nic. Absolutnie nic. To odpychające. Tak. Tak. No dobrze, wracając do Matrixa, ja przeczytam teraz fragment rozmowy agenta Smitha z Neo właśnie. Smith mówi tak, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dlaczego pan to robi? Dlaczego pan wstaje i dalej walczy? Wierzy pan, że walczy o coś? O coś więcej niż życie? Powie mi pan, co to jest? Wie to pan? Czy to wolność? Prawda? A może pokój albo miłość? To wszystko złudzenia, kaprysy percepcji, ulotne twory słabego ludzkiego rozumu, który szuka przyczyny bytu tam, gdzie nie ma sensu ani celu. Wszystkie te twory są sztuczne jak sam Matrix, choć tylko ludzki umysł mógł stworzyć to nudziarstwo, miłość. Pan chyba musi to widzieć. Nie ma pan szans, walka nie ma sensu, więc dlaczego pan się upiera? Inna odpowiada, bo tak wybieram. Panie Jacku, czy pana zdaniem walka ma sens? Walka tak. Ale nie przemoc. A ten cytat, który pan przytoczył, jest aktualny i to, co mówi agent Smith, to próbuje się nam również bardzo często powtarzać, że te rzeczy, o których pan mówi, miłość, pokój, to złudzenia. Nie. Nie. Walka o takie rzeczy ma sens. Tylko bez agresji. Bo ta wcześniej czy później zawsze do nas wraca. I to ze zdwojoną siłą. Kwestionowanie, niezgoda, próba zmiany, tak. Ale po raz kolejny powtarzam, nie przemoc. A zmianę? Zmianę oczywiście najlepiej zaczynać od samego siebie. A później, jeżeli chcemy zmienić świat na lepsze, a każdy z nas to może, to absolutnie nie możemy zaczynać od agresji. Nie możemy zaczynać od tego, od czego chcemy uczyć. Wszystkie rewolucje kończyły się klęską. Niszczyły wartości, w obronie których występowały. Więc jeżeli chcemy zmienić nasz ludzki świat na lepszy, a powtarzam, każdy z nas może to robić. To możemy to zrobić wyłącznie w sposób ewolucyjny, rozłożony na kilka pokoleń. Ocean składa się z kropli wody, a każda, nawet najdłuższa podróż, rozpoczyna się od zrobienia pierwszego kroku. No dobrze, ale panie Jacku, ja tu spytam, no bo to ta walka to też oznacza bunt, o tym buncie też jest Matrix, a jak pan ocenia potencjał buntu dzisiaj, nie wiem, chociażby wśród studentów, których pan rozumie,
uczy filozofii. Tak. Nie ma. Nie ma buntu. To jest to, o czym już mówiliśmy. Nie ma buntu, jest chęć zajęcia jak najlepszego miejsca. W Matrixie. W Matrixie, tak. To jest ten wybór, którego dokonuje Cypher. Chcę być znanym aktorem. Niestety. Tak jak niewiele osób w ogóle wie o tym, że czerwona pigułka istnieje. Wygodniej jest iść drogą, którą idą inni. Bunt jest bardzo kosztowny dla jednostki, która się buntuje. Emocjonalnie. A to przepraszam, jeszcze, od razu jakby większość buntowników przegrywa. Udaje się nieliczny. Przypominają mi się słowa zespołu Karcer, takiej punkowej, być może niektórzy słuchacze kojarzą, kapeli z lat 80., gdzie w jednym z kawałków jest taki tekst, w jednym z tekstów, przepraszam, jest taki fragment jednego z tekstów piosenki: bunt jest naszym obowiązkiem. Ach, to nie to czas. Nie. W dzisiejszych czasach bunt jest stygmatyzowany. Jest postrzegany jako coś bardzo niepoprawnego. Dlaczego mamy się buntować, skoro mamy demokrację, wolny rynek? Nic lepszego mieć nie możemy. Bunt oznacza występowanie przeciwko powszechnie uznanym wartościom za dobre. Buntownicy próbujący naruszyć porządek tego świata są przestępcami. Próbują zmienić to, co dobre, zamiast znaleźć w nim swoje miejsce. Czy mówiąc inaczej, to nieudacznicy, którzy nie poradzili sobie w wolnorynkowych warunkach. Taka jest ogólna narracja. Mhm. I wśród studentów nie ma buntu. No właśnie, tu mi się przypomina taki obrazek, który zresztą retweetowałem, podałem dalej na Twitterze, gdzie obrazek przedstawia taką kolejkę do kina. Wpuszczającym jest agent Smith z Matrixa. On ma taki telefon komórkowy w ręku i w kolejce stoją jednakowi ubrani ludzie z maseczkami, każdy ma smartfona w ręku, no i po prostu podsuwają agentowi Smithowi swój, rozumiem, jakiś tam kod QR. A nad tym wszystkim jest billboard Matrixa 4. Naprawdę, po prostu przeurocza ilustracja. Dobrze, panie Jacku, na koniec nie wiem, co pan chciałby przekazać naszym słuchaczom w kontekście Matrixa? Jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że tak, kwestionowanie istniejących reguł nie jest niczym złym, a jest wręcz naszym obowiązkiem. Bo tylko zmiana
może doprowadzić nas do czegoś lepszego. Nie umacnianie tego, co jest, tylko zmiana. A to, co chciałbym powiedzieć na koniec, to jest to, żeby zapamiętać, że najważniejszą wartością, która jest w świecie, to jest dobrostan każdej jednostkowej świadomości. Każdej. Nie tylko nas, wybrańców żyjących w pierwszym świecie. Musimy pamiętać o chińskich dzieciach składających dla nas te smartfony, z którymi stoimy w kolejce do kina po 10 centów za godzinę. O dzieciach w Afryce, na których testuje się szczepionki, które później dzięki temu mają większą skuteczność. Jesteśmy wybrańcami, bo żyjemy w pierwszym świecie, ale to kwestia przypadku. Mogliśmy urodzić się kilkaset kilometrów dalej, na wschód, i żylibyśmy w świecie zupełnie innym. Albo jeszcze gdzie indziej. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Jacek Górczyński, autor książki Czym jest wirtualność? Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej. Polecamy jej fragment, który opublikowaliśmy w tygodniku Spraw Obywatelskich. Panie Jacku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie Rafale. Było mi bardzo miło. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Zapraszam do odsłuchu, a teraz mówię do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!